Ja siemanko. Też tam może katkę wtedy szukali, to szukamy tam. Wciąż. To nie to, to nie to, że... Tam go to koniec. Tamtego wieczoru, kiedy zaczął padać deszcz, wiesz, zobaczyłem coś we mgle, moje ciało przeszło dreszcz. Myślę, pewnie zwierz, choć nie byłem pewny. Założyłem buty i poszedłem tamtędy. Psychicznie nieugięty, podążałem przed siebie. Świecące gwiazdy wirowały na niebie. Pomiędzy drzewami stała pewna postać. Myślę, pewnie trwal, spróbuję się tam dostać. Choć czy to skromy, w końcu tam dotarłem. Postać zniknęła, lecz zostawiła kartkę, na której pisało: Ale widziałem cię, więc pobiegłem za nim zaraz. Zabłąkany w lesie, dzwonię 997. Pomocy ludzie! Policie 99. W ogóle wiesz co robi? Nie wiem co się tutaj dzieje. Brak. Zabłąkany w lesie, dzwonię 997. Pomocy ludzie! Nie wiem co się tutaj dzieje. Brak odpowiedzi napędzał mi więcej strachu. W głowie tylko myśli: weź się chłopaku ratuj. Nie wiem co mam zrobić, już dawno zgubiłem trop. Może coś napotkam, idąc cały czas na wprost. Wokół dziwne rzeczy, z gór wyłania się budowla. Może znajdę pomoc i zakończy się ten koszmar. Chłodny powiew wiatru, drzwi się zatrzasnęły. Trzeszczące deski pode mną się opięły. Świeże ślady krwi pokazywały mi drogę. Nie byłem pewny, czy chcę iść w tamtą stronę. Płonące pochodnie oświetlały mi drogę. Za chwilę spokoju oddałbym wszystko co mogę. Zobaczyłem jakieś drzwi na końcu korytarza. Gdy tam zajrzałem, widziałem gnijące ciała. Krzyczę w końcu dość, nie ma na co czekać. I tak nic nie zdziałam, więc muszę stąd uciekać. Drzwi są zamknięte, co się dzieje do cholery. Słyszę jakieś kroki, coś szarpie moje nerwy. Muszę siedzieć schować.